I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś. Ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. Ewangelia Łukasza, 7 rozdział od 44 do 47 wersetu. Wyjątkowość Jezusa Chrystusa. Jego uniżenie. Pan Jezus został zaproszony do domu faryzeusza Szymona. Pan Jezus Chrystus był zaproszony przez Szymona faryzeusza. Kobieta, o której było wiadomo, że jest grzesznicą, rzeczywiście odważyła się pójść za Jezusem do domu faryzeusza. To było zupełnie nie do pomyślenia dla gospodarza. A fakt, że ta kobieta następnie oddała hołd Panu Jezusowi Chrystusowi, myjąc i namaszczając Jego stopy w szczególny sposób, był dla tego faryzeusza wręcz odrażający. Faryzeusz nie mógł zrozumieć, że Pan Jezus Chrystus przyjmuje hołd od grzesznika. Czego dowiadujemy się z tego zdarzenia? Nikt nie jest zbyt mały, zbyt winny, ani zbyt mało znaczący dla Pana Jezusa Chrystusa. Czy to kobieta wyrzucona ze społeczeństwa, jak ta, która jest tutaj wspomniana w Łukasza 7:44-47? Czy też znienawidzony celnik, czy też ukrzyżowany przestępca? Wszystkich Jezus Chrystus akceptuje, także ciebie i mnie, bez względu na to, kim jesteśmy. Prawdziwa wielkość nie odrzuca nikogo, wręcz przeciwnie, w pokorze i dobrowolnie stawia siebie na najniższym poziomie. Tę wielkość w doskonały sposób widzimy tylko w Synu Bożym, Panu Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem i przyszedł do człowieka. Pan Jezus Chrystus nie przyszedł jako sędzia, aby ukarać grzeszników, ale Pan Jezus Chrystus przyszedł jako cichy i pokorny Zbawiciel, który ostatecznie oddał swoje życie za wszystkich ludzi bez względu na ich pochodzenie społeczne. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Tak mówi nam Słowo Boże w liście do Filipian, 2 rozdział, 8 werset. To wyjątkowy Zbawiciel.